Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2016 roku stała pod znakiem głosowania nad budżetowym projektem. Plan przyszłorocznych wydatków i dochodów tradycyjnie wzbudził sporo kontrowersji ze strony radnych opozycji. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2017 nie daje szansy na ustabilizowanie sytuacji finansowej grudziądza, a wprost przeciwnie, potęguje problemy oraz wprowadza permanentny stan tymczasowości wszelkich działań. Pan prezydent powinien powiedzieć, że stać nas raczej na dofinansowywanie każdego roku złego zarządzania szpitalem przez dyrektora Marka Nowaka i stać nas na pokrywanie kosztów złego nadzoru sprawowanego przez prezydenta nad tymże dyrektorem. Wśród licznych apeli do władz miasta najgłośniejszym był ten o nieprzegłosowywaniu budżetowej uchwały na grudniowych obradach. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wygłosił w tym temacie specjalne oświadczenie. Jego celem było przełożenie głosowania na styczeń. Umożliwiłoby to naniesienie dodatkowych poprawek w uchwale. Uchwalenie budżetu z negatywną opinią RIO, a taka już jest, to już dziś wiemy, a następnie unieważnienie go przez Izbę, co jest oczywiste w tej sytuacji, taką możliwość nam odbierze. Wspomniane poprawki miałyby wynikać z kolejnych uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zdążyła już negatywnie zaopiniować miejski budżet. Według radnych Platformy Obywatelskiej przeniesienie głosowania na styczeń nic nie da, ponieważ Izba zajmowała się jedynie projektem, a nie ostateczną wersją uchwały. Jeżeli nawet podjęlibyśmy uchwałę budżetową na rok 2017 w styczniu, tak jak pan radny Wiśniewski razem z panem radnym Glanowskim twierdzą, to tak czy siak projekt budżetu byłby zaopiniowany negatywnie nadal, także nic tu się nie zmieni. Mamy tak czy siak negatywną opinię. RIO w swojej opinii domagało się, aby w budżecie zarezerwować ponad 35 milionów złotych na pokrycie straty finansowej szpitala za rok 2015. Włodarze miasta tego nie zrobili, ponieważ stoją na stanowisku, że lecznica dzięki sprzedaży części swoich budynków w spółce Grudziąckie Inwestycje Medyczne sama sfinansuje tę stratę. Inaczej będzie, jeśli miasto, podobnie jak w 2016 roku, i tym razem będzie musiało zrealizować zalecenia Izby. Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy musieli wykonać zalecenia RIO, to taki scenariusz zostanie dopiero opracowany. Uchwalony projekt budżetu może okazać się niezbędny przy próbie zaciągnięcia przez miasto 30-milionowego kredytu na zasadzie odnawialnej linii kredytowej. Obecnie do ratusza z ofertą nie zgłosił się żaden bank. Czy po zatwierdzonym budżecie będzie inaczej? Radnych opozycji nie udało się do tego przekonać. To jest taki barometr, bardzo zły sygnał, że będziemy mieli gigantyczne problemy z pozyskaniem finansowania i że w marcu zabraknie środków na funkcjonowanie miasta, zabraknie środków na wypłaty dla nauczycieli czy dla urzędników. Murem za zapisami budżetowymi stanęli wszyscy radni Platformy Obywatelskiej. Według nich w projekcie zawarto szereg rozwojowych i poprawiających życie mieszkańców inwestycji, które mogą rozpocząć się już na początku 2017 roku. Budżet na rok 2017 jest bezpiecznym i realnym, do zrealizowanym planem finansowym, pozwalającym na rozwój Grudziądza i zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP będzie głosował za przyjęciem. Ostatecznie uchwała została przyjęta. Razem z radnymi PO za akceptacją budżetu głosował jeszcze Piotr Rodę i Wojciech Chyła. 9 rajców było przeciwnych. Jedyną osobą, która wstrzymała się od jakiejkolwiek decyzji, był Łukasz Kowarowski. Uchwalony budżet przedstawia się następująco. W rubryce planowane dochody zapisano kwotę 499 milionów złotych. To przy wydatkach rzędu 515 milionów oznacza końcowy deficyt 16 milionów. Samorząd w przyszłym roku na inwestycję chce wydać niespełna 57 milionów.